Serdecznie witam, dziękuję Wam za przybycie na dzisiejszą konferencję. Chciałbym, bo wiem, że mocno ciśnienie urosło na temat informacji co do trenera Waldemara Kawki. Nie wiem, skąd taka informacja wcześniej wyszła, ale wszyscy mnie atakowaliście, czy Waldek odchodzi, czy nie odchodzi. Chciałem się do tego odnieść, a później chciałbym Wam powiedzieć o informacji o dalszych naszych poczynaniach. Szanowni Państwo, Waldek złożył rezygnację. Złożył rezygnację z funkcji pierwszego trenera. Ja tutaj z Robertem po długiej rozmowie z Waldkiem przyjęliśmy tą decyzję, zaznaczam jego suwerenną decyzję, a Waldek na pewno będzie próbował Wam w dwóch słowach wyjaśnić, czemu taką decyzję podjął. Ja powiem tak, przy tej okazji chciałbym Waldkowi serdecznie podziękować za to wszystko, co zrobił i osiągnęliśmy dzięki niemu w naszym klubie, bo tak naprawdę to Waldek jest historia tego klubu i można powiedzieć, że go stworzył pod względem siatkarskim, a doprowadził go do tego momentu, w którym się znaleźliśmy w roku poprzednim. Mam nadzieję, że ten sezon wcale nie będzie taki nieudany. Moi kochani, jest czasami tak, że ktoś może mieć dość, ktoś może no nic, to może Waldek będzie mówił o swoich odczuciach. Natomiast nam jako sztabowi, tutaj na sali siedzi kilku udziałowców klubu, jest bardzo, bardzo żal tego, że tak się stało, ale akurat ja muszę patrzeć do przodu i muszę próbować to wszystko jakoś poskładać. A ja może bym teraz oddał Waldkowi głos, a później bym poprosił o ten głos. Dzień dobry Państwu. Ja nie jestem w najlepszej formie psychicznej, więc to może moja wypowiedź będzie taka ciężka, ale nie jest mi łatwo. Cóż, moja decyzja jest podyktowana tym, że ten zespół, który miał grać o medale, gra słabo. Gramy słabo, mamy kłopoty. Oczekiwania wszystkich, czyli władz klubu, kibiców, zawodniczek pewnie też i menadżerów są ogromne. Nie spełniamy swoich zadań. Nie widać postępu w naszej grze jak dotychczas. Robimy dalej kolosalną liczbę błędów. Ja jestem takim człowiekiem, że przegrywać nie potrafię z tym żyć. No i mógłbym jeszcze wiele rzeczy powiedzieć, a ponieważ ten klub jest dla mnie najważniejszy w życiu, to uważam, że ta decyzja taka być musiała. Zawsze ktoś, kto przyjdzie nowy, spowoduje, że zespół siłą rzeczy będzie grał lepiej, będzie się musiał starać. I uważam, że zmiana na tym stanowisku jest po prostu już konieczna. Ja z drugiej strony wierzę, że ten zespół po tych kłopotach, które mamy, które nas trawią, drobnych urazach, kontuzjach, o przyczynach nie będę tego mówił, będzie grał lepiej. Nie wiem, czy to będzie za tydzień, za dwa, czy za miesiąc, ale wierzę w te dziewczyny i nie sądzę, żeby był to sezon stracony.
Ja po prostu już nie mam chyba, nie wiem, cierpliwości, nie mam, trudno mi to nawet określić specjalnie. Cóż, trzymam kciuki za ten klub, za te dziewczyny i wierzę, że będzie lepiej. Życzę im sukcesów. Dziękuję. Ja chcę tylko też powiedzieć, że Waldek w klubie zostaje, Waldek będzie dalej pracował, że tak powiem, czym się będzie zajmował w najbliższej przyszłości, to poinformujemy Was potem. Z tego co wiem, Waldek chce się zakopać na 2 tygodnie, to nawet do niego nie dzwońcie, on nie odbierze. Do Zurichu niestety nie pojedzie. To jest też suwerenna decyzja Waldka, ja ją szanuję. A zespół poprowadzi drugi trener Leszek Rus, który jest tu obecny. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to bardzo proszę. Szanowni Państwo, podjęliśmy decyzję co do wyboru trenera. Dzisiaj podpisałem kontrakt. Nowy trener pojawi się na pierwszym treningu w sobotę przed wyjazdem do Bydgoszczy. Będzie to trener zagraniczny. Ja może poproszę o rozdanie teraz dosie Nicola Negro. Na pewno go pamiętacie, był drugim trenerem w Sopocie. Blisko współpracował przez wiele lat z trenerem Czapini. Doszedłem do wniosku, że jest to młody i bardzo ambitny trener, ale już z dosyć dużym doświadczeniem. A podkreślam młody, bo nie wiem jak to się dzieje, ale ostatnimi, w tym roku szczególnie w polskiej lidze i w ligach zagranicznych do głosu dochodzą młodzi trenerzy. Pewnie z czegoś to wynika, którzy mają ambicje pokazania się, dostają taką szansę pokazania się. I ja na to jego doświadczenie i tą ambicję bardzo, bardzo liczę. Ważne dla mnie jest też to, że pracował w Polsce, zna trochę język polski, ale też nie bez znaczenia jest to, że mówi w języku hiszpańskim, angielskim i włoskim. A jak wiecie, w tej drużynie właśnie mamy takie zawodniczki, które władają tymi językami i bardzo liczę na dobrą komunikację. Kontrakt jest podpisany tylko do końca sezonu z trenerem. Drugim, który ja mam nadzieję, że z Leszkiem będą tworzyli taki team też dwóch młodych ludzi. I mam nadzieję, że znaczy ja ich będę traktował jak równorzędnych trenerów i będę chciał doprowadzić do takiej współpracy, żeby chłopcy czy panowie podejmowali wspólnie bardzo ważne dla klubu co do taktyki, co do różnych działań decyzje. Chcę poinformować, że sztab nasz zostaje. Dogadałem z trenerem sprawę, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy w klubie zatrudnili kogo innego niż ten sztab, który u nas jest. Także od razu dementuję ewentualnie jakieś plotki, że za trenerem włoskim przyjdzie cała ekipa włoska. Tak się na pewno nie stanie. I w Bydgoszczy mecz poprowadzą już wspólnie Leszek z Nikolem.
To może w tym temacie tyle. No i teraz otwieram, że tak powiem, dyskusję. Prosimy o pytania. Próbowaliście panowie namawiać jeszcze tyle, żeby pozostał? No. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja może teraz zdradzę rąbka tajemnicy, bo Waldek tak naprawdę chciał odejść, zresztą to słyszeliście te pogłoski, chciał odejść przed tym sezonem. A udało mi się z Waldkiem przekonać Waldka, żeby ten sezon jeszcze poprowadził. Ale też uzgodniliśmy, że to będzie ostatni jego sezon, przynajmniej przez jakiś czas. Także po tym sezonie to było przesądzone, że Waldek odejdzie na z góry upatrzoną, że tak powiem, pozycję. Stało się to niestety wcześniej. Ja ubolewam, bo w ogóle nigdy nie wybierałem, czy nie wywieraliśmy nacisku z Robertem na trenerów po przegranych meczach w ten sposób, że nie wiem, wyrzucimy cię z pracy, zwolnimy cię i tak dalej. Nie, nie, zawsze szukaliśmy z trenerami przyczyn i co trzeba zrobić, żeby było lepiej. Niestety, tak jak mówię, no Waldek podjął taką decyzję. Tą decyzję bardzo szanuję, bo powiedział jedno ważne zdanie. Jestem z tym klubem związany i dla dobra tej drużyny, tego klubu, jakbyś był na moim miejscu, jakbym był na twoim miejscu, to zrobiłbym to samo. Czyli zmienił trenera. I za to Waldka szanuję, że potrafi zrezygnować w jakiś sposób ze swojej kariery na jakiś czas przynajmniej. Dla dobra drużyny i dla dobra klubu. Proszę Rzecki, Dziennik Zachodni. Zanim zapadły te decyzje, rozmawialiście z trenerem długo, zapewne, o przyczynach, dlaczego zespół gra słaby. Czy dzisiaj może pan powiedzieć, jakie są przyczyny i czy rzeczywiście nowy trener jest w stanie wyleczyć ten zespół? Znaczy ja przyczyny znam, ale może najbardziej obiektywnie powie o tym Waldek. No niestety nie układa nam się to od samego początku. Ja mogę posypać głowę popiołem, aczkolwiek no nieważne. Zresztą może ten wyjazd do Ameryki nie był akurat dobrym pomysłem, jak czas pokazał i powiedziałem, że nigdy takich rzeczy już nie będziemy robili, ale to jest no jedna z tych kosteczek układanki, jeżeli chodzi o te przyczyny, bo no mamy w tym sezonie trochę pecha niezależnych od nas. Bo ja może powiem o tych takich pozasportowych, a mianowicie, że w okresie przygotowawczym praktycznie nie dysponowaliśmy żadną salą, ponieważ tutaj przetarg się rozstrzygnął na parkiet bardzo późno. Wykonawca, że tak powiem, nie wywiązał się z terminów żadnych. Później jeszcze robił poprawki. Byliśmy, no że tak powiem, zawieszeni i tak naprawdę nie mieliśmy momentami, gdzie trenować. Plus wyjazd do Stanów pewnie też nam nie pomógł. No i te przyczyny takie pozasportowe spowodowały, że nie jesteśmy niestety do tego sezonu przygotowani, do tej rundy może, o tak. Przygotowani tak, jakbyśmy oczekiwali. Cóż, no, ja nie chciałbym specjalnie wracać do historii, bo to już myślę, że mam swoją teorię co do tego i wiedziałem zresztą, niektórzy z panów mnie przestrzegali przed paroma rzeczami i przyznaję to szczerze. To, jak wpłynął na nas ten wyjazd do Ameryki, to teraz mogę potwierdzić, niestety, mądrzejsi ode mnie. No, mogę potwierdzić, że to się w 100% niestety potwierdza, że to zespół piłkarski czy siatkarski. Był to duży błąd, niestety. Cóż, trochę jest tego konsekwencji. I mając świadomość tego, że nie jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu, brakuje nam po prostu tych 3 tygodni i to taka jest prawda. Rozmawiałem z wieloma mądrzejszymi trenerami, radziłem się ode mnie i co w tej sytuacji zrobić, jak trenować, jak na jakie rzeczy zwrócić uwagę. Cóż, postanowiliśmy trochę mocniej popracować w pierwszym tygodniu, czyli 3 tygodnie temu.
no bo innej drogi nie było. Cóż się okazało, że oprócz tego zespół zaczął odczuwać skutki tego postaci naderwania jednego więzadła, naderwania kolejnego, u jednej kolano, u drugiej łokieć, u trzeciej bark. I tak naprawdę stanęliśmy na takim rozdrożu tak naprawdę, co dalej robić. Doszło do takiej sytuacji, że przed meczem na przykład ostatnim w komplecie miałem dziewczyny w piątek. I tak naprawdę miałem świadomość tego, że ten mecz może tak się potoczyć, jak się potoczył. I no, trawią nas takie drobne rzeczy, ale tak jak powiedziałem, jeżeli ten zespół to przetrzyma, a przetrzyma to, bo to są charakterne dziewczyny, to jeszcze zaskoczy pozytywnie w tym sezonie. Na niektóre rzeczy nie mieliśmy wpływu, teraz trzeba to mądrze po prostu z tego wyjść. Jeżeli chodzi o trenowanie, to niczego nie robimy innego niż robiliśmy dotychczas i ani specjalnych urazów, ani kontuzji do tej pory nie mieliśmy, więc to no, okazało się też, że nie wszystkie zawodniczki przyszły do nas zdrowe, no to jest też jeszcze, ale to nie będę mówił, no i mamy kłopoty, no, mamy kłopoty na pozycji atakującej, bo jest tylko Kaśka. Nie do końca zdrowa. Nie do końca zdrowa i no, no ale to nie chciałbym tego gdzieś tam mówić za dużo, bo to no, idzie cały czas po prostu pod górę w tym roku. To tak. Poza tym, no, prawda też jest taka, no, gdyby jedna zawodniczka skończyła jeden atak, wygralibyśmy 3-2 z Wrocławiem. Gdyby jedna zawodniczka zagrała zagrywkę w końcówce drugiego seta, i byłaby szansa na zwycięstwo, gdyby w meczu z Muszyną ktoś tam skończył jeden atak, byłaby inna sytuacja zespołu, byłaby inne miejsce w tabeli i to by pozwoliło, że ten zespół by wierzył w siebie też. Także to trochę brakuje farta, szczęścia, nie wiem. Zawsze miałem w życiu dużo szczęścia, tym razem jakoś tak nie bardzo fart opuścił. Ja uważam, że ten zespół potrzebuje dwóch zwycięstw, dwóch dobrych meczy i zacznie być groźny dla najlepszych. A ja jeszcze wróciłbym, przepraszam, do przedsezonowych, zakulisowych ewentualnie historii, gdybyście panowie mogli powiedzieć. Wiadomo było, że nie utrzymacie zespołu takiego, który zdobył wicemistrzostwo, prawda? Ale czy próbowaliście zachować no, takie pozycję newralgiczną, jak na przykład rozgrywający? Bo z tego co wiem, to jednak podejmowaliście bardzo ryzykowne decyzje. Decyzje związane z rozgrywającą, prawda, z nie wiadomo przyjściem atakującej, która chyba nie została przebadana przez klub. No nie wiem, bo poza tym warto też zauważyć to, że przez 2 lata nie mieli. Zespół nie borykał się z kontuzjami, a to świadczyło tylko o tym, że po prostu dobrze był przepracowany ten okres przygotowawczy, prawda? Bo były tylko kontuzje mechaniczne typu tam, nie wiem, złamana ręka czy staw skokowy. Znaczy to jest na pewno zasługa trenerów, że tych kontuzji nie było i mało tego, wiele dziewczyn się u nas, bym powiedział, wyprostowało zdrowotnie. Przewidzieć się i informacji, że któraś z dziewczyn może mieć kontuzję, nie mieliśmy i nie zawsze takie informacje mamy, a nawet jak je mamy, no to też nie dyskwalifikuje dziewczyn w jakiś sposób, bo kontuzja jest zazwyczaj do wyleczenia. A jak wrócę do pytania, to powiem tak. Pierwszą zawodniczką, z którą rozmawialiśmy i na której chcieliśmy oprzeć cały zespół, to była Frau. Niestety Frau wybrała sama Wrocław bez nawet podjęcia rozmów z nami, mimo że prosiliśmy o takie umowy, takie rozmowy i wiedziała o tym, że chcemy z nią budować ten zespół.
Podobnie było z Lejs. Także to nie jest tak, że myśmy chcieli z tak dużej liczby zawodniczek zrezygnować. Po prostu, ja to kiedyś powiedziałem ostatnio, nawet chyba u Ciebie w artykule się to ukazało, że no nie zawsze mamy wpływ, że tak powiem, na te zawodniczki, które byśmy chcieli, ponieważ nasi menedżerowie często gęsto z trudnych tych zawodniczych kierują tam, gdzie chcą. I nie do końca są ważne pieniądze, nie do końca, chociaż one są zawsze bardzo ważne, ale szczególnie przy młodych zawodniczkach jednak takie doradztwo, gdzie dziewczyna, gdzie będzie jej lepiej i tak dalej dla jej kariery, to ja znam takie przypadki, gdzie chcieliśmy młode dziewczyny do siebie, no ale koncepcja menedżerów była troszeczkę inna i szły do innych zespołów, a na pewno u nas by się rozwinęły i dzisiaj by pewnie stanowiły trzon zespołu, bo tak jest po prostu. Bo trafiły teraz do dobrych, mocnych klubów. No tak, ale to w tym momencie panowie jesteście w tak zwanym potrzasku, bo jeżeli menadżer będzie kręcił klubem, to nie znaczy, będzie dobra sytuacja. Ja proszę, żeby się takiego nie zrozumieli, że kręci klubem, bo jednak tak. My podejmujemy ostateczne decyzje, tylko no po prostu, jeżeli ktoś nie chce grać w klubie, no to nie będzie grał, no bo ona, wiecie, że z niewolnika nie będzie pracownika. Ja bym jeszcze trochę inaczej na ten problem spojrzał. Zwróćcie uwagę, że właśnie 6 lat jesteśmy w Ekstraklasie. Co roku, jak nie był jakiś minimalny postęp, to przynajmniej status quo, takie dość wysoką poprzeczkę, żeśmy utrzymywali. W tym roku mamy problem. On na pewno nie wynika z tego, że myśmy zlekceważyli, czy zapomnieliśmy o zasadach, które mieliśmy przez ostatnie 5 czy 6 lat. Po prostu w tym roku nastąpiła jakaś kumulacja rzeczy, które nie dało się przewidzieć. Bo kto mógł wiedzieć, że nikt nie wiedział, że Sasa przyjedzie z problemami z barkiem. Nikt nie mógł przewidzieć tego, że na pierwszych zajęciach powstaną jakieś odnowią się kontuzje innych zawodniczych. To jest tak, jak prezes powiedział. Menedżerowie nam proponują zawodniczki, ale to my w konsekwencji wybieramy, które chcemy. Które możemy, na które nas jest stać. Robiliśmy dokładnie tak samo jak w latach poprzednich. Po prostu w tym roku, nie wiem jak to nazwać, mamy pecha, mamy, nie wiem, jakieś klątwa nam wisi, ale myślę, że to wszystko jest kwestia paru tygodni i się odnowimy. No, nie ma innego wyjścia. Trzeba już nie tyle patrzeć wstecz. My to będziemy robić, wyciągając wnioski oczywiście z tej sytuacji, ale przede wszystkim musimy patrzeć w przód. Zgadzam się z Waldkiem, że ten zespół za 2-3 tygodnie się odbije. Zmiana trenera, zmiana sposobu trenowania, zmiana kontaktu z zawodniczkami. Myślę, że to wpłynie korzystnie na drużynę. Jestem przekonany, że ten sezon dla nas się jeszcze nie skończył. Oby tak było, że zespół zmieni się, że nowy trener go pobudzi. Chciałem zapytać, czy oprócz Mikołaja Negro były jeszcze jakieś kandydatury rozważane i czy jednak nie warto było sięgnąć po polskiego szkoleniowca, bo coraz ostatnio wiele się mówi, że jednak to jest ta myśl polska szkoleniowa wcale nie jest taka zła, nie jest jak włoska czy inny trener. Znaczy, gdybyśmy mieli dużo czasu, to pewnie byśmy długo szukali, no i byśmy pewnie jakiegoś trenera znaleźli. Na rynku jest kilku trenerów, którzy mają ogromne osiągnięcia, ale nas na nich nie stać po prostu. I
No i jest to też jedna z głównych przyczyn, że nie trenuje u nas trener najwyższej klasy, bo są tacy na rynku. Ale to są kwoty, które są poza naszym zasięgiem. A skąd pomysł właśnie z NEK? Ktoś podpowiedział, ktoś zasugerował? Znaczy się, ja rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy ze świadka siatkarskiego i w Europie, i w Polsce, i tak naprawdę ta propozycja wydaje mi się najbardziej rozsądna, bo czasami mam takie przeczucia i nawet one się sprawdzają, i mam przeczucie, że akurat ten team z Leszkiem na pewno odpali. Mam takie wewnętrzne przeczucie, a tak jak mówię, no CV trenera jest jak na ten wiek i na to doświadczenie jest dobre, i charakterologicznie, jak ja go pamiętam, jest to człowiek, który jest kontaktowy, i mam nadzieję, jestem przekonany, że bardzo szybko znajdzie wspólny język z dziewczynami, bo uważam, że to jest w tym wypadku najważniejsze. A co do metod szkolenia, jak to Waldek kiedyś powiedział, nie da się zawodniczki, która ma tam 30 lat, nauczyć ataku, czy jakiejś innej, czy odbioru i tak dalej. To już nie ten czas i raczej się tego nie da zrobić. No, należy podkreślić fakt, że Nikola jako drugi trener zajmował się przede wszystkim Uczakniego taktyką. Było jego duże wsparcie. Mamy nadzieję, że to jego doświadczenie w tym zakresie również będzie tutaj mocno procentować naszej duszy. Mamy taki przekaz poza oficjalnym przekazem, że tak naprawdę to był ojcem sukcesu. Jak zareagował zespół, jak panie się dowiedziały o tym, że pan trener podjął taką decyzję, a nie inną, i trwał przy niej, był uparty? Tak naprawdę chyba do końca zespół nawet nie wie, że trenera nie będzie dzisiaj na zajęciach. Ja z trenerem rozmawiałam rano i tylko i wyłącznie dlatego wiem, dlatego przyszłam tutaj z własnej woli na konferencję. Pewnie się dziewczyny domyślają, bo czytają internet, wiedzą, że jest jakaś konferencja, no jest nieciekawa sytuacja, że coś tam się wydarzy na tej konferencji. Są też menadżerowie, którzy no przypuszczam też mogą gdzieś tam wcześniej coś tam przepuścić przez usta. Także na oficjalną wersję tak naprawdę nie wiem. Myślę, że nie wiedzą, nie znają oficjalnej wersji. Mogą się tylko domyślać, jak zareagują. No, na pewno nikt nie będzie szczęśliwy. Bo tak jak tu siedzę, jestem kapitanem tego zespołu, tak samo brałam w tym wszystkim udział. Czuję się tak samo odpowiedzialna za te wyniki, które są w tym roku. Przypuszczam, że każda dziewczyna tak samo będzie mówiła w tym samym języku co ja. To nie tylko trener jest winny. Wszyscy razem jesteśmy winni tego, co się dzieje. Wiadomo, że no nie mogą nas 13 czy tam 12 zwolnić, tylko zwalniają jednego trenera. Nie wiem, czy to do końca jest dobry wybór, czy zły. Pewnie po sezonie będzie kwestia weryfikacji. Z mojej strony na pewno mi się z trenerem pracowało dobrze. Ja jako zawodniczka, przychodząc tutaj do klubów, to zbytnio sukcesów dużych nie miałam, a tak naprawdę od momentu, kiedy tutaj jestem i pracuję z tym zeszkoleniowcem, no to już mogę coś tam sobie więcej przypisać w CV. Coś tam już zdobyłam. Uważam, że były to piękne chwile. No i zresztą każda dziewczyna, która tutaj grała do tej pory, to potwierdzi. No na pewno nic innego nie robimy niż rok wcześniej, a rok wcześniej wszyscy nas nosili na rękach. W tym roku jest taka sytuacja, jaka jest. Nie uważam, żeby to była tylko i wyłącznie wina trenera. Uważam, że to wina jest całego zespołu. My tak samo jesteśmy na boisku. My odpowiadamy za pewne rzeczy. Trener może nas przygotowywać tylko do działań, które wykonujemy, no, dlatego jesteśmy współodpowiedzialne za ten wynik. Ja biorę to też na,
że tak powiem, trzysłowiową klatę. Jest mi źle z tym, że tak się stało za mojej kadencji, jak jestem kapitanem, zmiana trenera, to na pewno nie świadczy zbyt dobrze o zespole i ono o mnie i ogólnie. I co, ze własnej strony chciałbym tak naprawdę podziękować trenerowi, skoro już ta decyzja tak zapadła, za to, co do tej pory osiągnął ten zespół, za to, co ja mogłam osiągnąć. Dzięki niemu tutaj jestem, dzięki niemu to wszystko zdobyłam. Był to człowiek, który na mnie postawił tak naprawdę od początku do końca. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Zaufał mi, nie do końca zawsze miałam to zaufanie u trenerów. Tutaj w klubie grałam. No i mogłam się przyczynić do sukcesów, tak samo jak i on, jak i reszta dziewczyn. Większość, która tutaj dłuższy okres gra, na pewno potwierdzi moje słowa. Ciężka sytuacja. Zobaczymy, przyjdzie nowy trener. Na razie zespół, przypuszczam, będzie rozbity. Czy to dobrze wpłynie? Nie wiem. No, przypuszczam, że nie wyleczy mi kolana, nie wyleczy mi obojczyka i jeszcze paru innych rzeczy, które mi się przyplątały. Po prostu potrzeba czasu na to, żebyśmy doszły do siebie, tak jak tutaj wcześniej panowie powiedzieli. Jest to wynik jakichś tam działań przedsezonowych. Teraz już wiemy, że to było złe. I tak naprawdę potrzeba trochę czasu, żeby ten zespół się wyleczył. Do tego wszystkiego mentalnie musimy troszeczkę bardziej popracować nad sobą, bo uważam, że do tego wszystkiego właśnie mentalność tego zespołu spadła naprawdę w skali od 0 do 10 na tą chwilę, pewnie jest minus 14. Także żeby wygrać mecz, to przypuszczam, musi być to przynajmniej pozytywna liczba. I będzie dobrze. Jeżeli będzie tak, że trener przyjdzie i będziemy dobrze grać, ja się będę z tego cieszyć, tak jak i trener, przypuszczam też. Bo po części, jeżeli to wszystko wypali, to tak naprawdę będzie to też jego zasługa, bo do tej pory z nami pracował, są zawodniczki, które grały z nim dłuższy czas, przy nim się rozwinęły. Ja jestem tego żywym przykładem, pewnie nie jedna by to powiedziała. Pewnie będzie się też cieszył. Najgorszą opcją by było to, jeżeli nic się nie zmieni, żeby ktokolwiek nie mówił później, że jest to trenera wina, bo nas źle przygotował, tak jak wcześniej panowie powiedzieli, było strasznie dużo czynników do tego, dlaczego tak gramy w tym roku. Nikt nie powie, że w tamtym roku Skowrońska, Zaroślińska umiała grać i potrafiła zdobywać punkty, a w tym roku nie umie, bo trener jest do dupy. To nieprawda. Bardzo bym chciała dla tego zespołu, żeby było lepiej. Jeżeli to ma być dobra dla zespołu, oczywiście ja się z tym zgadzam, chociaż wewnętrznie nie do końca czuję, że to może być jakikolwiek przełom. Aczkolwiek nie nastawiam się pesymistycznie na nowych ludzi. Po prostu z doświadczenia wiem, tak samo miała nowa rozgrywająca, miało być lepiej. I tak nie było. Czyli nie jest to kwestia jednego czy dwóch ludzi, którzy tutaj pracują, tylko jest to kwestia kilkunastu osób, które tutaj pracują i które muszą zmienić poczynania na boisku, mentalność. Przede wszystkim większość się musi wyleczyć i będzie dobrze. Także kończąc, jeszcze raz dziękuję trenerowi za wspólnie spędzony czas w tym klubie. Może jeszcze przyjdzie okazja, że jeszcze gdzieś tam razem zagramy. Jest mi smutno, co mam powiedzieć, tak naprawdę za godzinę muszę wyjść na parkiet i postarać się o tym nie myśleć i dać z siebie wszystko, bo za dwa dni gramy mecz. No nie będzie to proste, dobrze, że chociaż jest z nami drugi trener, który nas zna, że nie od początku jest jakiś nowy trener, którego my nie znamy i nie wiadomo, co można się po nim spodziewać. Także tyle. Dziękuję. Ja jeszcze do